Witam dziś wszystkich bardzo serdecznie ze słonecznego RODOS. Nazywam się Karolina Szostek, jestem nową logopedą. Dziś powiem kilka słów na temat odwagi i tego, jak pokonywać w swoim życiu nieśmiałość. Zapraszam do wysłuchania. Pamiętaj, żeby wzmacniać w sobie pozytywne cechy, myśleć o sobie pozytywnie, ale także nagradzać siebie, a nie tylko karać, czyli po zrobieniu na przykład jakiegoś danego wyzwania, wyznacz sobie nagrodę, o której będziesz myślał częściej niż o tym, że może skompromitujesz się podczas pokonywania czy też przełamywania swojej nieśmiałości. Myślę, że bardzo ważną rzeczą jest stopniowanie kroków w pokonywaniu nieśmiałości. Nie rzucaj się od razu na głęboką wodę, lecz powolutku realizuj swoje wyznaczone cechy. Możesz również stworzyć listę rzeczy, które chcesz osiągnąć, albo tych, które cię krępują, i powoli zaczynać je przełamywać. Warto jest też przełamać barierę z ograniczeniem kontaktów z innymi osobami, czyli po prostu możesz podchodzić do innych osób i pytać o jakieś błahostki, będąc w obcym kraju, możesz pytać o niektóre rzeczy, tutaj jest to też dozwolone, ale też śmiało na swoim gruncie prywatnym możesz częściej odzywać się do znajomych, odświeżać swoje kontakty, czy też po prostu kontynuować relacje czy znajomości. Możesz również stosować zasadę wizualizacji, czyli metodę, którą często stosują aktorzy czy też dziennikarze, którzy próbują przygotować się do wyjścia na scenę. Jest to zasada wizualizacji siebie w jakiejś danej sytuacji, na przykład w danym spotkaniu, tak? Przed zaangażowaniem jakiegoś spotkania czy jakiejś dyskusji, która może wywołać w tobie stres, warto poćwiczyć ją w własnych myślach, w swojej wyobraźni. Można również spisać argumenty na kartce, te, które są dla ciebie na plus, te, które są argumentami przeciwnymi, na minus, i tak już powoli przygotowywać się do ciężkiej dyskusji, która mogłaby wywołać w tobie stres. Następną zasadą jest to, żeby powolutku przełamywać się i wychodzić poza swoją właśnie strefę stresu. Można to robić poprzez zgłaszanie się na różne wystąpienia publiczne. Jeżeli jesteś zdolny w jakiejś dziedzinie, to warto się szkolić w tej dziedzinie, ale też wychodzić ze swoimi umiejętnościami. Warto jest nagrywać siebie, sprawdzić, jak wyglądamy, czy bardzo się stresujemy w jakiejś danej sytuacji, wyjść na scenę, przełamać się. I przede wszystkim podstawową zasadą jest to, żeby nie myśleć o tym, że na przykład na scenie zjada nas stres, ale o tym, że nasza właśnie wiedza, to co chcemy powiedzieć, to co chcemy przekazać, może nieść wartość innym osobom. Ja na przykład często to robię poprzez na przykład filmy na YouTubie, ponieważ uważam, że one niosą komuś jakąś wartość. Są osoby, które się tym ciekawią, piszą do mnie, chcą tego słuchać, więc ja myślę o tym, że one tak jakby mogą z tego czerpać jakąś wiedzę. Nie myślę o tym, że przez to mogę się skompromitować, bo właśnie ta siła wyższa, tak, to, że mogę nieść jakąś wartość, jest wyższe w tej piramidzie właśnie strachu. To odrzuca ten strach i często też, jeżeli już zaczniecie to ćwiczyć, to zauważycie, że może to przegiąć w drugą stronę, że już z takiej nieśmiałej osoby możecie być czasami odbierani jako osoba zbyt śmiała i tak dalej, i tak dalej. Kolejną, myślę, że istotną cechą, która może przysporzyć wam odwagi w życiu, jest dbanie o siebie i wygląd. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że wygląd może otworzyć wiele drzwi, może też wiele drzwi zamknąć z powodu zazdrości i tak dalej, ale z reguły to, że dbamy o siebie, to, że wyglądamy schludnie, atrakcyjnie, czy też jesteśmy pomocni, to też niesie ze sobą to, że jesteśmy odbierani jako taka osoba bardziej elokwentna, ale też więcej rzeczy jest nam wybaczanych, więc warto trzymać się tego, bo jeżeli jesteśmy odbierani jako pogodni, uśmiechnięci ludzie, to czasami nawet nie musimy się odzywać, ktoś inny tą rozmowę może rozpocząć. Fajną zasadą, fajną metodą, która może właśnie dodać wam odwagi i wyciszyć nieśmiałość, jest stosowanie zasad relaksacyjnych, czy też zasad głębokiego oddychania. Możecie panować nad swoim oddechem, możecie spróbować liczyć swój oddech. Jest w internecie wiele metod
oddychania i zalecam Wam dostosowanie się do nich, czy też sprawdzenie tych metod na własnej skórze, ponieważ te wszystkie techniki oddechowe nie dość, że bardzo fajnie dotleniają nasz mózg, nasz organizm, dzięki czemu jesteśmy młodsi, jesteśmy, nie starzejemy się tak szybko, jesteśmy bardziej aktywni, lepiej myślimy, wolniej się starzejemy, to jeszcze dodatkowo to może niwelować nasz stres. Podczas takich rozmów, które mogą powodować, że jesteśmy spięci, mogą spowodować, że jesteśmy bardziej skrępowani, warto jest zastosować też taką postawę ciała, która wycisza. Jest to ułożenie swoich rąk na nogach, jest to tak zwana pozycja uspokajająca. Zobaczcie, jeżeli położycie swoje dłonie na nogach, jedną i drugą, oczywiście ja nie mogę tego pokazać, bo mam ten telefon i patyk, ale wiecie, o co chodzi. I oddychamy oczywiście wdech nosem i wydech ustami i wdech nosem. Możecie to zrobić razem ze mną. Ja to często robię na zajęciach grupowych z osobami dorosłymi, dużo starszymi ode mnie, ale oni to wszystko też często później stosują, bo to są po prostu metody, które działają. Terapie często są nazywane terapiami, bo one po prostu działają, dlatego warto jest się do nich dostosować. Więc jeszcze raz spróbujemy to zrobić. Wdech nosem. I wydech. I wdech. I wydech. I wdech. I wydech. Przy okazji pokażę Wam piękny RODOS. Wdech. I wydech. I wdech. I wydech. I teraz, jeżeli mieliście wcześniej jakieś napięcie w ciele, to zobaczcie, że to ciało się rozluźniło po zwykłym ćwiczeniu oddechowym. Zobaczcie, że jeżeli na przykład macie zaciśniętą pięść, to nasze ciało się zaciska. Jeżeli je dobrze dotrenimy, jeżeli je rozluźnimy, czyli jeżeli zrobimy coś takiego i na przykład takie żaróweczki na rączce, rozluźnienie naszego ciała, to wtedy też to napięcie schodzi. Dla takich skrajnych, nieśmiałych osób mogłabym polecić na przykład techniki masażu, czy też na przykład terapii neurotaktylnej, która wiele ścieżek może Wam odblokować, czy też naprawdę bardzo fajnie wpłynąć na ośrodkowy układ nerwowy. Ja sama jestem terapeutą, więc gdzieś tam korzystałam z tej terapii, będąc, szkoląc się, tak, do tej terapii, ale wiem, że ona jest bardzo efektywną terapią, więc to mogę Wam polecić, ponieważ ja też zmagałam się przez wiele lat z nieśmiałością, czy teraz taka jestem, to nie wiem, czy jestem nieśmiała, nie wiem tego określić, ponieważ cały czas próbuję gdzieś tą odwagę w życiu, ponieważ cały czas teraz dążę do tego, żeby tą odwagę w życiu gdzieś tam odnaleźć, czy też właśnie zaszczepić w innych osobach, stąd też jest mój zawód. A jeżeli jesteś osobą, która jest skrajnie nieśmiała i nie sobie poradzić z wieloma problemami, to zachęcam do skorzystania właśnie z pomocy logopedy, neurologopedy, logoterapeuty, czy też właśnie może pomocy psychoterapeuty. Specjaliści z pewnością będą mogli pomóc Ci w przełamaniu jakichś trudności, jakichś barier. Jedną z takich kluczowych zasad, które są istotne w terapii osób, które są nieśmiałe, myślę, że jest to, że często zadajemy pytania odwrócone, czyli zastanawiamy się, czy te wszystkie nasze doznania, rzeczy, które odczuwamy jako osoby nieśmiałe, czy też doświadczające nieśmiałości, przerzucamy na drugą osobę, tak? Czy na przykład widząc osobę inną, drugą, naszego przyjaciela w danej sytuacji, czy na przykład osobę, która się przewróci, czy coś innego sobie zrobi, czy wtedy się z niej śmiejemy, czy ona powinna być nieśmiała. Jeżeli odwrócimy tą sytuację, porównamy do tego, że tak naprawdę przecież nic się nie stało, każdy myśli o sobie, a nie o innej osobie, to jest też kluczowe, to możemy właśnie szybciej uporać się z tą nieśmiałością i szybciej właśnie doświadczyć tego, że tak naprawdę nie powinniśmy zbyt mocno skupiać się na sobie, na tym, że inni mogą się, nie wiem, nabijać, śmiać i tak dalej, ponieważ większość ludzi to egoiści, myślą
głównie o sobie, a nie o tym, żeby się z nas nabijać. Druga kluczowa zasada jest taka, że tak naprawdę to większość ludzi też jest takimi ludźmi dobrymi, tak? Oni niekoniecznie muszą się z kogoś nabijać. Ja wręcz przeciwnie, jak widzę kogoś skrajnie odważnego, kto ma się za nie wiadomo kogo, no to gdzieś tam odrzuca mnie od takiej osoby. Jeżeli widzę kogoś skromnego, nieśmiałego, jeszcze osobę, która na przykład się czerwieni, to myślę, że mam do niej bardziej empatyczne podejście i takie bardziej większe zaufanie, bo wiem, że taka osoba jest wewnętrznie bardzo wrażliwa, a dziś to te osoby właśnie bardzo wrażliwe są tymi osobami, które w przyszłości myślę, że osiągają większy sukces, jeżeli tylko odważą się żyć po swojemu i nie zaprzepaszczą tego, żeby żyć pod czyimś rygorem, czy też pod czyimś nadzorem. Mam nadzieję, że to, co mówiłam, Ci się spodobało. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał. Już niedługo będę mówiła więcej na temat terapii logopedycznej i możliwości dotyczących ludzkiego mózgu. Życzę Ci fantastycznego dnia. Dokonajmy dziś czegoś niezwykłego. Hej!